Nie wszystkie ordery od swojego początku były orderami państwowymi. Takim przykładem jest order Estońskiego Czerwonego Krzyża, który był, możemy to powiedzieć, orderem prywatnym Czerwonego Krzyża właśnie estońskiego i wraz z biegiem czasu państwo wcieliło go w swój system orderowy. Na wystawie możemy zobaczyć również cały system orderowy orderu Czerwonego Krzyża Estońskiego. Jednym z pierwszych orderów ustanowionych przez Estonię był Order Krzyża Wolności, nadawany wojskowym za zasługi w wojnie niepodległościowej w latach 1918-1919. Kolejnym orderem nawiązującym do tych wydarzeń był Order Krzyża Orła. Początkowo order resortowy, w późniejszym czasie wcielony do państwowego systemu orderowego, ustanowiony w 1928 roku jako pamiątka dziesięciolecia odzyskania przez Estonię niepodległości. Na wystawie prezentujemy obydwa ordery w pełnej klasie orderowej, w całym systemie orderowym, jak również możemy zobaczyć ciekawostkę, jakim jest order prawosławnego biskupa Płatona, dwuklasowy, gdzie mamy order z gwiazdą prezentowany pierwszej klasy, drugiej i trzeciej.